Mirosław Bąk pasjonuje się fotografią od 15 roku życia. Interesuje go różnorodna tematyka, od portretów przez zdjęcia zwierząt, makro czy choćby przyrody. W tym wieku pracowałem na takim sprzęcie. Bawiłem się w piwnicy, zrobiłem sobie swoją ciemnię. Dzisiaj wspominając to, mam ogromne uczucia. Największym konikiem fotografa są jednak militaria i to na nich skupia się najbardziej. W przeciągu takiej rekonstrukcji 40 minut, godzinę, w zależności ile ona trwa, staram się uchwycić jak najwięcej takich momentów, co jest bardzo trudne, bardzo trudne. Ale jednak czasem się udaje i właśnie to czasem pokazuję dzisiaj. Współpracuje z grupami rekonstrukcyjnymi i to właśnie te zdjęcia sprawiają mu najwięcej radości. Razem z kolegami, rekonstruktorami rekonstrukcji historycznych pokazujemy kawał dobrej historii. Ja jednak pragnę ludziom przedstawić to na fotografiach, które tu możemy oglądać. I tą historię przekazuję, chciałbym przekazać tą historię tymi fotografiami, wyrazami uczuć tych ludzi, bo oni są aktorami na tych zdjęciach. W sobotę w hotelu Pańska Góra Mirosław Bąk zaprezentował swoje zdjęcia. Fotograf pojawił się w Jaworznie na zaproszenie właściciela hotelu Mariana Lewka, który postanowił przedstawić zdjęcia Bąka szerszej publiczności. Uważam wernisaż wystawy prac Mirosława za otwarty. Chciałem wam bardzo podziękować, bo wielu z was na tych zdjęciach, na tych fotografiach, w rekonstrukcjach i wszędzie, gdzie się spotykamy, w tych miejscach jesteście. Jestem bardzo zadowolony, że aż tyle ludzi lubi moje prace, nie czując się oczywiście wielkim artystą. Ale jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo spełniony, że aż tylu przyjaciół przyjechało zobaczyć moje prace. Z okazji wystawy fotograficznej Mirosława Bąka, Militaria sercem i duszą, na pamiątkę od weteranów misji pokojowych ONZ z Bielska-Białej. Panie! Serdeczne słowa i otuchy i zachęty, bo bardzo fajne rzeczy, że tak powiem, tworzysz. Jestem z tego dumny, nie czując się jakimś wielkim fotografem, artystą, ale zorganizowałem to dzięki właścicielowi tego hotelu, aby jak najwięcej ludzi zobaczyło te prace, jak najwięcej ludzi zobaczyło, że tą historię można podtrzymać, że kiedyś tak się działo i że nawet w czasie wojny była miłość do ludzi. Jak mówi Mirosław Bąk, często na swej drodze nie dostrzegamy tego, co piękne. Przechodzimy obok obojętnie, spieszymy się żyć. Jego pasją jest natomiast chwytanie i zatrzymywanie na wieczność tego, co ulotne. Moi przyjaciele, znajomi, koledzy biorą w tym udział. To są wszystko wyrażają swoje uczucia w momencie, kiedy walczą, w momencie, kiedy zdobywają lub giną podczas danych rekonstrukcji historycznych. I to są ujęcia danej sekundy. Dlatego jest aż tyle wyrazów uczucia na tych zdjęciach robionych. Żadne z tych zdjęć, z tych rekonstrukcji historycznych, które tu widzimy, nie jest ustawiane. Zdjęcia, które można oglądać w hotelu Pańska Góra, są cząstką tego, co rejestrują jego oczy na co dzień.